Narodowej Galerii Sztuki w Sopocie, w galerii, która gościnnie przywitała pierwszą tematyczną wystawę artystycznej podróży Hestii, czyli prac finalistów i laureatów, którzy gościli w naszych różnych edycjach przez 15 lat. Kiedy oglądałem te bardzo różnorodne prace artystów z wielu lat tego konkursu, doszedłem do wniosku, że takim wspólnym mianownikiem może być twarz. W tych nowszych pracach już korzystam z samych obrazów, z portretów, figur i myślę, że to się wpisuje bardzo dobrze w koncepcję tej wystawy.